z Ewangelii świętego Mateusza. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. Sytuacja drobna, prosta sprawa. Głodni uczniowie szukają jakiegoś pożywienia. Jezus to akceptuje. Drobiazg, ale widać tutaj jasno, jak faryzeusze szukają okazji, by oskarżyć Jezusa i Jego otoczenie. Dosłownie źdźbło w oku u nich znaleźli, ale szukają okazji, żeby tylko o coś ich oskarżyć. Prawo mojżeszowe wyraźnie pozwalało na zrywanie kłosów z cudzego pola, byleby to czynić ręką, a nie sierpem. O tym czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa w 23 rozdziale. Ale faryzeusze zrobili problem z tego. Przewrotnie uznali, że uczniowie Jezusa robili to w szabat, a w szabat nie wolno pracować. Kłamliwa logika. Jedząc z talerza, sięgając do miski po jakieś jedzenie, nie wykonujemy pracy. Ale pracą jest zerwanie kłosa, żeby zjeść znajdujące się w nim kilka ziarenek. Totalna obłuda. Pan Jezus zwraca im uwagę, że nie trzeba przepisów obrzędowych traktować w taki sposób, jakby to były przykazania moralne. Trzeba widzieć człowieka, a nie tylko przepis. A tutaj tym bardziej widać, że cel faryzeuszów jest zupełnie inny niż dbanie o to, co Boże. Oni myślą, jak siebie ocalić, jak zneutralizować oddziaływanie Jezusa. Jest im absolutnie niewygodny. Maryjo, pomagaj nam otwierać się na Boga, słuchać Boga, trzymać się Jego drogi. Pomagaj nam w pogodzie ducha i sercem radosnym, pełnym uwielbienia, jak Twoje, Matko, serce, byśmy byli dla Pana. Radosny różaniec, wielbiący różaniec, to jest nasz dar dla Boga dzisiaj. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.